Słuchowisko na podstawie utworu Pan Trzech Pagórków Zygmunta Kraśnickiego, ilustrowane komiksem Rafała Kado, Opin. Opinogóra, siedziba rodowa Krasińskich. Chybiłeś, Zygmuncie. Nie przejmuj się, synu. Napiszesz w pamiętnikach o tym, jak mężnie walczyłeś. To nie koniec, tato. Wydaje mi się, że bażant gdzieś tu jest. Bażant stoi w trawie, koło oficyny dworskiej. Wstrzymaj się teraz ze strzelaniem, synku. Ten pałacyk neogotycki buduje dla ciebie. Wincenty Krasiński starał się przepłoszyć bażanta ze swojej własności. Zygmunt cierpliwie czekał na efekty jego poczynań. Bażant wzniósł się nad stawy opinogórskiego parku, gdzie stary amator wędkarstwa zawzięcie próbował coś złowić. Znów żadnej ryby. Zarzucę jeszcze raz. Jeżeli nic dziś nie złowię, będę jadł chleb ze smalcem. O! Coś się jednak złapało. Dziwne okazy w tych stawach pływają. Dziś na obiad będzie jednak pieczony bażant. Przez twoją niecierpliwość straciliśmy szansę ustrzelenia bażanta. Na pocieszenie opowiem ci dalszą część legendy o Opinie. Potężny Opin wraz z Chorakiem i garstką oddanych dzierżan wyruszyli w stronę osady Mieczyna. W niezbyt odległym miejscu od góry Opina, w szerokim namiocie, wesoła odbywa się uczta. Pan mnogich trzód i rozległych gruntów. Jego poddani zamieszkiwali kilkaset namiotów. Mieczyn wyprawia wesele synowi. Zaproszeni goście złożyli oręże. Zsiedli z prędkich rumaków. Stół ugina się pod upolowaną i przyrządzoną przez kucharzy zwierzyną. Skromna dziewica płoni się i rozpływa w miłosnych uniesieniach. Sławan siedzi przy niej, ściska kształtną rękę. Wlepia oczy w błękitne kochanki oczy. Poprawia spływające na jej ramiona pierścienie. I z uśmiechem na ustach raduje się z osiągnionego szczęścia. Chwała Sławanowi! Szczęście na dobnej Żulisławie! Życzę ci szczęścia, twojej żonie mężnych synów, a nam wszystkim śmierci pana Trzech Pagórków. Na to straszne imię zbladły biesiadników lica. Każdy odjął od ust puchar. Każdy z trwogą przypomniał sobie Opina. Przestań! Nie psuj naszej radości! Szczęście wam! Szczęście, moje dzieci! Niewiasty tu tylko siedzą. Nie widzę mężów. Chciałbym, żeby tu sam przybył. Na darze! Jestem! Wasi woje pobici na darze. Mieczyn uwięziony. Choraku, zabierz tę dziewicę. Niech dzisiaj pod moim spocznie namiotem. Na te słowa róże zwiędły na licu Żulisławy. A ciebie na darze jutro wyczekuję rankiem. Sławan nie prześpi dziś nocy. Stracił małżonkę, ale planuje już, jak ją odbić. Pod osłoną nocy przebrani wybawcy zbliżali się do namiotu. Tam siedział zmorzony winem Opin. Przy nim klęczała skrępowana Żulisława. Z pomocą nadara Sławan uwolnił swoją ukochaną. Wybawcy pośpiesznie opuścili obóz. Nadar nie skorzystał z okazji, by zemścić się na Opinie. Nieco później... Zbudź się, Opinie! Ktoś porwał Żulisławę! Wstało słońce, gdy kochankowie oddalili się na bezpieczną odległość od namiotów Opina. Czy już się przebrałeś, Sławanie? Musimy jechać dalej. Opin na pewno już się obudził i nas szuka. Nagle z pobliskich krzaków wybiegł Chorak. Jednak szybko ugiął się pod ciosami silnego Sławana. Z zarośli wyłonił się również Opin.
Nie tak się umawialiśmy, Nadarze. Najpierw skończę z tobą, później ze Sławanem. Pan Trzech Pagórków walczył zręcznie. Walczył, jak na bohatera przystało. W ferworze walki łapał za najbliższą broń. Sokół Równin utrzymał swoją sławę. W walce byli sobie jednacy. Z równą zaciętością nacierali na siebie. Nagle skoczył Opin, jak ryś na swą zdobycz. To twój koniec, sokole Równin! Opinie, błagam cię! Daruj mu! Niewiasto! Nie tobie w głowie, szermierka! Chwilę nieuwagi Opina wykorzystał Nadar i rzucił w kierunku przeciwnika sztylet. Daruj ci życie, Opinie. Lecz opuścisz na zawsze tę ziemię. Zrezygnowani zbójcy wyruszyli w nieznane. Waleczny Nadar stał się bohaterem, a Sławan i Żulisława żyli długo i szczęśliwie, panując mądrze nad Opinogórą.